Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym moim filmie. Witam osoby, które od jakiegoś czasu już dłuższego oglądają moje filmy. No i witam także nowe osoby i zapraszam do pozostania ze mną, do pozostania w moim ogrodzie. Moi Państwo, kończymy miesiąc sierpień. Nie wiem, jak to się stało, bardzo szybko przeleciało. No i będzie miesiąc za niedługo wrzesień, czyli taki typowo miesiąc jesienny, ale w ogrodzie nadal bardzo, jak widzicie, kolorowo, kwieciście. Także cieszymy się tymi bardzo słonecznymi, ciepłymi dniami, nawet wręcz upalnymi. Trochę brakuje deszczu u mnie w ogrodzie. Dawno już nie padało, susza straszna. Ja przed chwilką usuwałam chwasty, bo tak staram się regularnie w tym roku usuwać chwasty, żeby po prostu no, w miarę było czysto na tych rabatach. Wiadomo, że zawsze coś tam gdzieś wyjdzie niepotrzebnego. No i bardzo sucho, naprawdę sucho. Jak widzimy, róże też takie trochę średnio tutaj wyglądają. To róża Chopin. Część przekwitła, część jeszcze jest, więc jeszcze nie ścinam. Gdy będą już te tutaj opadały, te kwiaty, no to oczywiście zetnę bardzo nisko, ale póki co no jeszcze są te kwiaty, więc niech sobie to tutaj zostanie. A nieco niżej, jak pokazywałam, oczywiście szałwia cały czas przepięknie tutaj zdobi. A tam nieco dalej kwiat, który bardzo, bylina, która bardzo długo kwitnie, jest to rdest. Rdest himalajski, tutaj mam go w kolorze różowym. Ta sadzonka ma już chyba ze 3 albo 4 lata. Bardzo ładnie się tutaj rozrosła, ale nie jest inwazyjną rośliną, więc śmiało ją mogę każdemu polecić. Ona kwitnie bardzo długo, nie jest wysoka, tak nieco zadarniająca, ale też nie do końca, bo jak mówię, nie jest inwazyjna. Liście takie limonkowe i kwiaty różowe, takie kłosy, jest ich bardzo dużo. Bardzo mi się ona podoba i nawet kupiłam sobie sadzonkę kolejną o takich normalnych zielonych liściach i czerwonych kwiatostanach. I ona, proszę sobie wyobrazić, też już mi zakwitła, ale jest jeszcze maluteńka. W porównaniu z tą to jest dopiero taki bardzo malutki babyk, więc nie będę na razie Wam pokazywać. Pokażę te kwiaty, które teraz wyglądają bardzo ładnie. Po drugiej stronie rabaty, gdy się odwrócimy, tutaj gdzie stałam, jest roślinka, która też wydaje mi się bardzo ciekawa z wyglądu. Jest to oczywiście wilczomlecz. Liście są bardzo dekoracyjne tutaj. Ona oczywiście kwitnie wiosną, maj, czerwiec, jakoś w tych miesiącach. Teraz natomiast cały czas właściwie są właśnie ozdobne liście. Nieduża, tworzy takie zgrabne kopułki. Postaram się napisać, jaka to jest odmiana wilczomlecza. A pokażę Wam za chwilkę kolejnego wilczomlecza, który też jest ozdobny właśnie z liści. Ale jeszcze spójrzmy na tego. On ma te końcówki takie mocno czerwone, buraczkowe. A tutaj liście zielone. Potem będzie się wybarwiał oczywiście w tych miesiącach typowo jesiennych na nieco bardziej taki ciemny kolor. Zanim jednak pokażę Wam kolejnego wilczomlecza, jeszcze jestem w tej części ogrodu, więc pokażę kolejne takie byliny, które też bardzo długo kwitną i są takie bardzo ozdobne właśnie w tej drugiej części lata, w późnym lecie. To jest zawciągowiec, którego już pokazywałam Państwu jakiś czas temu. On cały czas kwitnie, nawet jeszcze piękniej niż wcześniej. Liście na razie ma po prostu zielone, ale potem one z biegiem czasu będą się robiły takie mocno czerwone, buraczkowe. Nie wiem, czy tutaj gdzieś widać. Pewnie będzie tutaj gdzieś widać. O, tutaj widać. No i też bardzo fajna taka roślinka, która bardziej przez rozłogi się rozrasta, więc na zawciągowca tutaj radziłabym troszkę uważać. Ja mam tutaj dwie sadzonki i jak widzicie już naprawdę zrobiły się spore tutaj. Zajmują sporo miejsca. No, ale naprawdę dla tych kwiatków myślę, że warto taką roślinkę posadzić. Ona lubi słoneczko. A tutaj jeszcze za moją ławeczką kwitnie sobie już od dłuższego czasu. Zawsze zapominam go pokazać. Żółwik ukośny. Jest to bylina, która bardzo sztywna jest. Kwitnie na takie główki, które są podobne do głowy żółwia. Stąd właśnie żółwik ukośny. Liście ciemnozielone, podłużne, zakończone tak ostro. Bardzo sztywna, ona lubi ta roślinka słońce, ale lubi też podłoże nieco wilgotne. U mnie tutaj ma raczej sucho ze względu na te tuje za nią, więc od czasu do czasu ją podleję, ale raczej ma tutaj sucho. Ale mimo to daje radę. Jest roślina bardzo mrozoodporna, myślę, że taka mniej znana,
ale bardzo fajna, bardzo ładna i ja ją bardzo polecam. Ona się tak powoli rozrasta i ciekawie, naprawdę bardzo ciekawie wygląda. I podchodzimy, proszę Państwa, do Wilczomlecza, o którym wspominałam wcześniej. Tak właśnie wygląda kolejny mój Wilczomlecz. On jest nieco ze mną dłużej i jest nieco wyższy, ma około 50 cm i wybarwienie liści jest, tak jak widzimy, zupełnie inne niż ten, który pokazywałam wcześniej. Tamten był taki bardzo ciemno-czekoladowy, ciemna zieleń. Ten natomiast ma wybarwienie takie nieco limonkowe, żółte, żółte z zielonym. Łodyżki są nieco bardziej czerwone. On spokojnie zimuje w naszych warunkach, chociaż to, co zauważyłam, co było nad śniegiem, nieco podmarzło i ścinałam. Natomiast pod śniegiem spokojnie wszystko ładnie przezimowało i ładnie sobie rósł. On oczywiście kwitnie na taki seledynowy kolor, kwitnie w maju. No i bardzo fajna bylinka, taka nieco inna, a fajnie się prezentuje z różnymi innymi roślinami w ogrodzie. Zwiastunem zbliżającej się jesieni są oczywiście rozchodniki. Pokazują teraz swoje piękne baldachy. Różne kolory możemy znaleźć, różne kolory kwiatów i różne kolory liści. Tutaj mam akurat dwa, które są świeżo wsadzone w zeszłym roku, ale takie naprawdę bardzo duże sadzonki. Liście, jak widzimy, już są zielone, natomiast kwiaty mają być nieco bardziej takie czerwonkawe. Przynajmniej takie chciałam i takie ponoć mi sprzedano. Na razie jeszcze nie pokazały swoich kwiatów. Są na razie, tak jak widzimy, wręcz białe, zielone. A tutaj z boku nieco ukrył się kolejny rozchodnik, który dostałam właściwie jedną gałązkę. Taka pani mi wysłała, żebym po prostu spróbowała, może się akurat przyjmie. No i przyjęło się. Trzy już ma gałązki. Ma bardzo fajny, taki mocny, ciemny kolor liści i tak samo kwiatostan. Tylko że tutaj jest naprawdę bardzo ciężkie warunki. Ma, jak widzicie, jest po prostu tak wsadzony, żeby tylko się przyjął. No on się przyjął i ładnie rozrósł, więc muszę go koniecznie stąd przesadzić, ale myślę, że to już zrobię, gdy po prostu przekwitnie już taką późną jesienią. Tutaj akurat mamy dwa takie rozchodniki, za chwilkę pokażę Państwu kolejne. Moje rozchodniki, co prawda, to młode sadzonki lub część po prostu przesadzona z innego miejsca na inne. I teraz są w słonecznych miejscach, myślę, że spokojnie się rozrosną. A przed nami miechunka, czyli bylina, która bardzo szybko rozrasta się przez kłącza. Ma bardzo silne, białe, duże korzenie. Wiem, co mówię, bo po prostu w pewnym miejscu, gdzie bardzo dużo jej było, musiałam ją usunąć i przez długi czas walczyłam właśnie z jej korzeniami. Tutaj mam akurat taką niewielką kępkę, chociaż bardzo ją pilnuję, żeby się nie rozrastało. Miała być tylko tutaj przy tej kratce, a ona już tutaj, widzicie, idzie nieco dalej. Także naprawdę na nią trzeba uważać. Mimo wszystko, że troszkę jest według mnie inwazyjna, warto ją mieć, bo naprawdę te jej miechy, czyli takie pomarańczowe latarenki, wyglądają przepięknie i tak wręcz sielsko, bym powiedziała. One na początku są zielone, a potem robią się właśnie tak mocno pomarańczowe, tak mają kolor dyni. Wydaje mi się, że z tymi kompozycjami takimi jesiennymi z dynią, no wyglądałyby świetnie. I tą właśnie bardzo dekoracyjną byliną Was chcę pożegnać i zaprosić na kolejne moje filmy, oczywiście już we wrześniu. Trzymajcie się, dobrego dnia, cześć!